Dobry wieczór, kochani. Bogusław Czeczotko, Radio Rebeliant. Kłaniam się nisko w ten piękny dzień przez duże D i przez duże 50 milionów. Moim i Państwa gościem przede wszystkim pani redaktor Beata Grabarczyk, Radio Nowy Świat. Przede wszystkim, dobry wieczór. Muszę to powiedzieć, przyjaciółka Radia Rebeliant. Dziękuję pani Beato za szybkie zaproszenie. Oczywiście temat wiadomy, chcemy skomentować, czy PKW zatopiło w tej chwili PiS. Wiemy, że łączna, tak można określić, kara za przewalenie budżetu kampanii wyborczej z zeszłego roku o ponad 3 600 000 złotych sumarycznie będzie wynosiła ponad 50 milionów złotych, pod warunkiem oczywiście, że Sąd Najwyższy się do tego przychyli. Pani Beato, na gorąco, jaki komentarz w tej sprawie? Państwo, Komisja Wyborcza wybrała takie, powiedziałabym, salomonowe rozwiązanie, to znaczy ukarała Prawo i Sprawiedliwość za to, co robiło w czasie kampanii wyborczej, ale jednocześnie nie pozbawiła tej partii tlenu, czyli nie pozbawiła jej pieniędzy tak do końca, bo mogło być gorzej, chociaż przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej zwrócił uwagę, że nie została jeszcze podjęta decyzja w sprawie rocznego sprawozdania partii, nie Komitetu Wyborczego, tylko partii PiS. Jeżeli to sprawozdanie zostanie odrzucone, no to wtedy by PiS straci całą subwencję. No to już byłby jakiś tam cios dla Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy to chyba jest, jeśli mogę, 28 milionów rocznie przez 3 lata. Tak jest, się, tak jest, tak, tak. 28 milionów rocznie, a tak będą dostawali około 18 milionów rocznie, no bo tam 10 milionów z kawałkiem według tej decyzji, która została podjęta dzisiaj, będą co roku tracili. No to nie jest dramat dla tej partii. Ja myślę, że członkowie szybciutko partii się zrzucą, a jak nie członkowie partii, no to wyborcy i spokojnie Prawo i Sprawiedliwość da sobie radę, spłaci ten 15-milionowy kredyt, na który się skarżył, że tak strasznie biednieje i w ogóle bankrutuje, więc dadzą sobie z tym radę. No i jestem przekonana, że zwrócą się, znaczy ten ich reprezentant wyborczy zwróci się do Sądu Najwyższego o uchylenie tej kary. No i można się spodziewać, że Sąd Najwyższy tę karę uchyli. Ale wszystko na końcu trafi i tak do ministra finansów. No i zobaczymy, czy minister finansów uzna, że no okej, Sąd Najwyższy wydał orzeczenie, w związku z tym zachowujemy się zgodnie z tym orzeczeniem, czy uznajemy, że Państwowa Komisja Wyborcza w tej sprawie jest bardziej władna i to ona zdecydowała, co zdecydowała, i w związku z tym minister finansów zastosuje się do decyzji PKW. Dokładnie tak. Jeszcze tylko powiem, że jeden z członków Państwowej Komisji Wyborczej potwierdził, że ta wypłata jest w gestii ministra finansów, aczkolwiek no, tak jest, dał do zrozumienia, że subwencja w opcji pomniejszonej powinna zostać wypłacona, a zobaczymy, jak będzie dalej. Czy będzie ta dopłata po ewentualnej korekcie Sądu Najwyższego, czy też nie. Czyli podsumowując, PKW wykazało zgodnie ze swoimi kompetencjami, tak jak mówisz, że przewalono budżet jedynie o 3 600 000 złotych, jednak politycy i inne instytucje rządowe dały dużo więcej dokumentów, które pewnie dotyczą nie tylko tego okresu czy tych zdarzeń, które badała PKW. I teraz pytanie, czy za tym idzie jakaś konsekwencja prawna, bo politycznie wiemy, tak? Ale czy te zawiadomienia do prokuratur będą dawały możliwość ściągnięcia nielegalnie wydanych środków? No tak chyba możemy. No to jest dobre pytanie do prawników. Ja się na prawie zupełnie nie znam i spodziewam się, że jeżeli któryś, bo to nie będą skargi złożone, czy tam zawiadomienie do prokuratury złożone przeciwko całej partii, tylko przeciwko poszczególnym posłom, urzędnikom, no, różnym ludziom z PiS-u, i to oni będą odpowiadali przed sądem, jeżeli oczywiście prokuratura dopatrzy się naruszenia prawa i złoży akty oskarżenia. No i zobaczymy, wtedy to zdecyduje sąd. Znaczy sąd może zdecydować oczywiście o
zwrocie pieniędzy, które zostały wydane bezzasadnie, ale od tych pojedynczych osób. Więc pytanie, jak będzie ściągał ten majątek, czy tutaj rzeczywiście te kary będą, czy będą jakieś grzywny dodatkowe, czy będą licytacje domów tych osób, które nadużyły swoich kompetencji, przekroczyły swoje kompetencje, no to wszystko jest w rękach sądu, tak? To sąd będzie decydował, jakie te kary będą. Należy też pamiętać, że no, sam Zbigniew Ziobro przyjął, znaczy nie sam przyjął, ale zaproponował w ten sposób takie przepisy, które powodują no, konfiskatę rozszerzoną, czyli że oprócz tego, że dany poseł na przykład PiS-u może odpowiadać za swoje przestępstwo, jeżeli sąd tak uzna, no to jeszcze może być jego rodzina także finansowo dociśnięta, ponieważ komornik może zabrać także to, co należy do najbliższej rodziny skazanego posła. Zazwyczaj to się oczywiście wobec gangsterów stosuje i wobec gangsterów miało być to stosowane, no ale skoro okazało się, że posłowie i członkowie PiS-u zachowują się jak gangsterzy, no to troszkę ukręcił Zbigniew Ziobro bat na swoich kolegów także. Zresztą to też jest ciekawe, że większość tej kwoty 3 600 000 zł, które ma być przekroczeniem ze strony Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, to większość tych pieniędzy poszła na spod Zbigniewa Ziobry samego. Druga taka grupa, która powoduje, że ta kwota jest taka, a nie inna, to jest te kilka osób, 6 zdaje się, zatrudnionych w kancelarii premiera przez pana Szczuckiego w biurze legislacyjnym, które nigdy nie zajmowały się tym, czym miały się zajmować, czyli nie pracowały na rzecz kancelarii, tylko pracowały na rzecz kandydatury Szczuckiego. No, jak widać skutecznie, no bo Szczucki dostał się do Sejmu. I też no, zobaczymy, jak to się dalej potoczy i co będzie i z sądami tymi zwykłymi, karnymi, które będą się zajmowały sprawami poszczególnych posłów i z Sądem Najwyższym. A miała pani taką obawę, że PKW może nie znaleźć tych 400 tysięcy, które było no, decydujące, jeżeli chodzi o przekroczenie budżetu? Wydawało się, że te 400 tysięcy to nie jest kwota tak duża, żeby nie można było jej znaleźć. Natomiast w przypadku, gdyby to było tylko 400 tysięcy, no to ta kara byłaby śmieszna, dlatego że kary, które nakłada Państwowa Komisja Wyborcza, to jest trzykrotność tej kwoty przekroczenia. No to w przypadku 400 tysięcy mielibyśmy przekroczenie rzędu 1 200 000 zł, więc to w ogóle nawet pewnie PiS by nie odczuł tego. To, że jest to 3 600 000, no to też pewnie wydaje nam się, że to jest kwota nieduża. Te przekroczenia były na pewno na dużo większe kwoty. Natomiast no, prawdopodobnie po prostu nie udało się zdobyć takich dokumentów, które byłyby niepodważalne przed Sądem Najwyższym. Być może nie wszystkie faktury zeszły, być może nie było zeznań świadków na tyle wiarygodnych, żeby ta kwota była jeszcze wyższa. No bo jak policzymy, ja uważam, że samo wysłanie tego Black Hawka słynnego na piknik, który zorganizowany został przez pana Sasina, zdaje się, tak? To on organizował tego Black Hawka na pokaz. On, ten śmigłowiec, miał siedzieć i po prostu miał być tylko oglądany na ziemi przez tych, którzy wójcik? Biorą udział w tym pikniku. A może to był Wójcik? Ja właśnie nie pamiętam. Tak, chyba Wójcik rzeczywiście. Ale opcja nie pamiętam, prawicowa. Który. No, pisowska, mówiąc wprost. No i mam wrażenie, że w związku z tym, że użyto tego śmigłowca do tego, żeby latał, on musiał dolecieć, wrócić i jeszcze do tego wszystkiego zahaczył o druty wysokiego napięcia, w związku z czym został uszkodzony i sama ta naprawa pewnie kosztowała więcej niż te 3 600 000. Można by było też dodać tę kwotę, no ale widać, że nie była ona dodana. Chociaż wydaje mi się, że tutaj dowody były dosyć jasne. No ale no dobra, dobrze, że jakaś kara jest. Dobrze, że Państwowa Komisja Wyborcza pokazała, że nie można sobie dowolnie żonglować budżetem państwa i wyciągać z niego pieniądze na kampanię wyborczą. No
Trochę słabo, że doliczyła się takiej niskiej kwoty, no ale dobrze chociaż, że się doliczyła i że każda następna partia przy władzy no chyba się głęboko zastanowi, czy warto wyciągać kasę z budżetu państwa po to, żeby potem nie dostać subwencji i mieć problem przez kolejne lata. No bo też umówmy się, partia to jest pewien rodzaj przedsiębiorstwa, jest mnóstwo ludzi zatrudnionych, jest mnóstwo powynajmowanych siedzib, są pewnie albo wynajmowane, albo kupowane siedziby. Wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość, spodziewając się tego, że straci część subwencji, zaczęło wymawiać wynajem swoich siedzib w kraju, żeby zaoszczędzić. Więc no, to jest w jakimś tam stopniu bolesne, no i trzeba na to będzie w przyszłości uważać. Miejmy nadzieję, że żadna partia nie wpadnie już na taki pomysł, żeby po prostu sobie albo zatrudniać ludzi widma po to, żeby pracowali przy czyjejś kampanii, albo drukować w jakimś garażu dodatkowe plakaty, które nie są objęte tym zakresem budżetu kampanii i tak dalej, tych przewinień PiSu to było po prostu, można było na hektary pewnie liczyć. Choć nie zapominajmy, że Państwowa Komisja Wyborcza zajmuje się tylko pewnym wycinkiem, pewnym okresem, czyli okresem kampanii wyborczej. No właśnie, do tego chciałem nawiązać, jeśli mogę, Pani Beato, bo... Tak, bardzo proszę. Czy teraz, po tych kazusach, które mamy, i one są jakby dziewicze, można tak to nazwać, bo wcześniej nie mieliśmy z tym do czynienia, albo nikt na taką skalę tego nie robił, widoczną skalę. Czy pani się spodziewa jakichś prac legislacyjnych w zakresie PKW i ich kompetencji, możliwości badania spraw związanych z kampaniami wyborczymi? Myślę, że to powinno zostać przeprowadzone, bo nie zapominajmy, że Państwowa Komisja Wyborcza działa w tej chwili tak, jak działa, ponieważ PiS ograniczył jej możliwości. PiS też wprowadził do PKW polityków. Wcześniej w Państwowej Komisji Wyborczej byli po prostu sędziowie i to oni badali. Sędziowie troszkę inaczej myślą niż politycy, ale jednak PiS wprowadziło tam swoich nominatów. No i efekt jest taki, że przez pewien czas oni mieli nawet większość w Państwowej Komisji Wyborczej. Przyszły wybory, zmieniła się władza, no to i większość się zmieniła. I myślę, że naprawdę obecna koalicja powinna popracować nad prawem wyborczym i nad kompetencjami Państwowej Komisji Wyborczej, bo też nie może być tak, że prowadzimy te prekampanie w nieskończoność, ona też kosztowała majątek. No my nawet nie jesteśmy w stanie tego policzyć, no bo po prostu PKW nie ma kompetencji, żeby tym się zajmować. Uważam, że wszystko to, co wiąże się z jakimkolwiek przekazem wyborczym, PKW powinna wliczać do wydatków wyborczych, bo może być tak, że partia zachowa się bardzo grzecznie i tak praworządnie w czasie kampanii, a przed kampanią po prostu wyprowadzi Bóg wie ile pieniędzy po to, żeby promować swoich kandydatów. Zresztą tam jest też jeszcze taki przepis, który PiS wprowadziło, że każdy może prowadzić każdemu kandydatowi kampanię wyborczą wyłącznie za zgodą tego przedstawiciela tego ugrupowania, które kampanię prowadzi. I ta praca, która na rzecz Komitetu Wyborczego zostanie wykonana, no to ona nie będzie wliczana do właśnie kosztów, które ponosi Komitet Wyborczy. To też jest dosyć śmieszne. No bo na tej podstawie rozumiem, że na przykład PKW nie wliczyła właśnie tych plakatów dobijanych w garażu, bo skoro każdy może, no to każdy może. Tak? To czemu nie? To jeszcze dwa pytania na koniec. Pani sądzi, że Zbigniew Ziobro i jego ekipa w tej koalicji PiS-owskiej będą rozliczani z tych kłopotów finansowych? To jest bardzo dobre pytanie tak naprawdę. To znaczy wiele rzeczy zależy od tego, w jakim jednak stanie zdrowia jest Zbigniew Ziobro i czy on wróci do partii i będzie nią rządził, czy będzie rządził nią jednak Patryk Jaki, bo mam wrażenie, że Patryk Jaki próbuje się roztopić w PiS-ie i za chwilę po prostu Solidarnej Polski może nie być. Ona zostanie zjedzona, taka klasyczna przystawka. No i wtedy myślę, że własnych posłów, takich własnych nie będzie się rozliczać. Natomiast jeżeli Solidarna będzie chciała zostać jako odrębny byt i będzie chciała tworzyć koalicję z PiS-em, no
to myślę, że prezes im, znaczy ukaże ich w ten sposób, że nie dostaną już żadnych pieniędzy i nie dostaną prawa do tego, żeby korzystać z jakiegokolwiek funduszu, który zostanie stworzony, jeżeli PiS wróci do władzy oczywiście, bo wcale nie musi wrócić do władzy. Więc, no, tu by się chciało... nie, więc, okay. Więc wiele zależy od tego, w jakim stanie będzie Zbigniew Ziobro i jak to będzie wyglądało, jakie decyzje sama Solidarna Polska podejmie. To już naprawdę ostatnie pytanie i podziękuję serdecznie za rozmowę, a chcę wrócić do wczorajszego dnia. To faktycznie był błąd, czy przekaz PR-owy? Myślę, że to mówimy był o Donaldzie błąd, Tusku, to znaczy... Tak, ja się domyślam o tym podpisie. To mógł być błąd, wie pan, bo z tego co wiem, w kancelarii premiera jest, no ta praca jest trudna, no, znaczy premier ich tam dociska, mówiąc krótko, więc oni są w nerwach i w pośpiechu, zawsze w niedoczasie, no i po prostu ktoś mógł mieć zaćmienie ze zmęczenia, znaczy konkretnie pan minister Berek. Minister Berek to nie jest jakiś człowiek, który... No, działa na korzyść PiSu, to jest facet z kręgosłupem, po prostu mógł się pomylić, takie rzeczy się zdarzają, chociaż PR-owo to wygląda fatalnie. Zresztą z tego, co mówiła Dominika Długosz, która ma dobre kontakty w okolicach PiSu, no to jej zdaniem tam nie było żadnego dealu z prezydentem, nie było żadnej cichej umowy, no po prostu doszło do pomyłki. Miejmy nadzieję, że panowie będą się bardziej pilnować i do takich pomyłek nie będzie dochodzić. Czyli dymisji nie będzie, chociaż jest dyspozycja. Nie, no to absolutnie nie będzie. Zresztą to już wczoraj wynikało z wypowiedzi premiera, że tej dymisji nie będzie. Maciej Berek jest zbyt cennym człowiekiem dla Donalda Tuska, żeby go po prostu zwolnić za jeden błąd. Ja myślę, że musiałby się dużo bardziej podłożyć niż w ten sposób. Nie wiem, może zostanie ukarany jakoś finansowo, chociaż też nie myślę. Ja myślę, że panowie sobie po prostu porozmawiali szczerze i dobitnie i na tym ta sprawa się skończy. No dobra, mamy red flagi za sobą, także... Miejmy nadzieję faktycznie, że to się dobrze skończy. Pani Beato, serdecznie dziękuję za spotkanie. Państwu również. Moim i Państwa gościem była pani redaktor Radia Nowy Świat, pani Beata Grabarczyk, przyjaciółka Rady Rebelians, z czego się bardzo cieszymy. I cóż, no pretekstem naszego spotkania i sponsorem, można powiedzieć, było 50 milionów złotych, które mamy nadzieję, że zostanie w budżecie państwa. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Słuchajcie Radio Nowy Świat, Bogusław Czyżotko, Radio Rebelians. Do zobaczenia. Do zobaczenia.